Urząd Skarbowy w Suwałkach przeprowadza szkolenia dotyczące zmian podatkowych. Pojawili się na nim przede wszystkim przedsiębiorcy, ponieważ to ich właśnie obejmie większość nowelizacji. Oprócz przedsiębiorców na sali konferencyjnej widoczni byli przedstawiciele biur rachunkowych i doradcy podatkowi. Jeżeli jednak w czasie zawieszenia podatnik wykonuje, czy ma zamiar wykonać, czynność, którą może wykonywać w czasie zawieszenia, czyli na przykład co, sprzedać środek trwały, to powinien albo przed dniem zawieszenia, albo przed dniem tego zamiaru, wykonania czynności, złożyć zawiadomienie do Urzędu Skarbowego i wskazać okres, w którym będzie wykonywał te czynności. Wówczas na ten właśnie czas podatnik będzie przywrócony do rejestru. Największe zmiany dotyczą VAT-u. Mówią o tym, kiedy podatnik może zostać wykreślony z rejestru, kiedy ma obowiązek składania deklaracji elektronicznie. Praktycznie w tym roku już większość VAT-owców tak deklarację będzie musiała składać, z niedużymi wyjątkami. Od 1 stycznia przyszłego roku już wszyscy VAT-owcy. Są zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, o których wspomnimy. Chociażby zmieniła się kwota wolna od podatku. W tym roku to są zmiany bardziej istotne dla płatników oraz osób samodzielnie się rozliczających niż powiedzmy dla nas, którzy składamy PIT 37. Są zmiany w zakresie podatku od osób prawnych, chociażby w kwestii kosztów w sytuacji, kiedy płatność nie została dokonana za pośrednictwem rachunku bankowego przy wartości transakcji powyżej 15 tysięcy złotych. Też taka dość istotna zmiana, bo ta kwota została czterokrotnie obniżona z 15 tysięcy euro i przedsiębiorcy w takim przypadku muszą wszystkie płatności puszczać przez swoje gospodarcze rachunki bankowe. Więc tych zmian jest dość sporo. Wspominamy również o zmianach w zakresie ordynacji podatkowej. Tam zmiany może nie są duże, ale warto wspomnieć chociażby o nowych wzorach pełnomocnic o charakterze ogólnym. I na zakończenie będziemy także mówić o reformie Krajowej Administracji Skarbowej po to, aby nasi podatnicy mieli orientację, jakie zadania, jakie usługi przechodzą z Urzędu Celnego do wykonania do Urzędu Skarbowego. Od 1 maja indywidualne interpretacje podatkowe będzie wydawać dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który będzie działać w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Z kolei od maja wejdą też nowe, zgodne z dyrektywami unijnymi, zasady wymiany informacji podatkowych z innymi państwami oraz określenie obowiązków instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych.